Pan Bóg jest w stanie pomóc w każdej sytuacji. Amen. W każdej sprawie możemy Jemu zaufać. W każdej sytuacji możemy się na Nim oprzeć. Padło tutaj w tym świadectwie takie słowo, że są studium biblijne, tak? Nie było ogłaszane, dlatego że wyjątkowo w ten wtorek nie będzie, ale wszystkie następne wtorki, mamy nadzieję, tak, prowadzący potwierdzają, że tak. Dobrze jest czytać Boże Słowo, rozważać je, studiować. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy mogli kontynuować ten cykl, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Ten cykl brzmi: nie poddawaj się, ale idź naprzód. Nie poddawaj się, idź naprzód. I wierzymy, że Pan Bóg jest tym, który się nigdy nie poddał w stosunku do nas. On jest wiernym w tym, żeby nam błogosławić. Pan Bóg chce nam błogosławić. Chciałbym zacząć od pewnego wersetu, który wczoraj wieczorem, kiedy się modliłem, Bóg w szczególny sposób mi położył w serce. Ten werset jest zapisany w Księdze Psalmów, w rozdziale 9, czyli w Psalmie 9. I werset 11 i druga część tego wersetu mówi tak: bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Amen. Pan Bóg nie opuści Ciebie, jeśli Go szukasz. Pan Bóg nie opuszcza tych, którzy Jego szukają. Mamy być tymi, którzy szukają Boga, a Pan Bóg nie opuszcza wszystkich tych, którzy Jego szukają. Tydzień temu mówiliśmy o Rut. Ktoś pamięta? Mówiliśmy o tym, jak Rut się nie poddała, żeby zawrócić do starego życia, do Moabu, do życia bez Boga, ale postanowiła iść razem z Noemi, iść do domu chleba, szukać Boga, szukać Bożej obecności. Mówiliśmy o tym, jak wyszła w cudowny sposób za bardzo bogatego człowieka, chyba najlepsza partia w Betlejem w tamtym czasie, za Boaza, jak stała się prababką Dawida. Mówiliśmy o tym, jak Orpa stanęła przed tą samą decyzją i jednak powróciła, ale Noemi nie poddała się, przepraszam, Rut nie poddała się i szła z Noemi naprzód. Szła do Boga. Wcześniej mówiliśmy o Józefie. Ktoś pamięta? Mówiliśmy o tym, by się nie poddawać jak Józef, kiedy różnego rodzaju urazy gdzieś tam dostajemy w życiu. Albo inaczej, dostajemy razy od życia, a urazy powstają w sercu. I bardzo łatwo jest poddać się nieprzebaczeniu i zamiast przebaczyć, trzymać sobie urazę. I Józef ze Starego Testamentu, Józef, syn Jakuba, miał wiele powodów do tego, aby żeby się poddać, żeby zgrzeszyć, żeby żyć jak tylko by sobie chciał, a jednak był wierny Bogu, nie poddał się i przebaczył wszystkim swoim braciom. I dlatego Bóg w niesamowity sposób go wywyższył, uczynił go premierem w Egipcie. Bóg go w niesamowity sposób pobłogosławił. I dzisiaj chcę, żebyśmy przypomnieli werset, który rozpoczęliśmy na samym początku tej serii. A ten werset jest zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 26. Jest to werset 12. Mateusza 24:12 mówi tak: a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Jeszcze raz, bardzo ciekawy werset, mówiący dokładnie o czasach, w których żyjemy. Ja myślę, że dokładnie Pan Jezus myślał o XX i XXI wieku. Czy nie żyjemy w czasach, kiedy bezprawie się rozmnaża? Na różnych sferach, w różnych sferach, na różnych poziomach, w różnoraki sposób w naszym życiu i w życiu wokół nas, w naszym kraju. I Biblia mówi, z tego powodu, że to zło się rozmnaża, pomnaża, że jest go coraz więcej, bezprawia, miłość wielu ziębnąć będzie. Jaka miłość? Miłość do Boga i miłość do ludzi. My często mówimy w Kościele dla Warszawy, kochamy Boga, kochamy ludzi. A tutaj jest sytuacja taka, że wielu ludzi, ich miłość ziębnie. Co się dzieje, kiedy miłość w małżeństwie ziębnie? To zagraża temu małżeństwu, dobrze myślę? Co się dzieje, kiedy miłość do Jezusa ziębnie? To zagraża dobrej relacji z Jezusem. Więc wierzę, że powinniśmy coś robić. Powinniśmy zdecydować to, żeby nasza miłość nie ziębła, ale potrzebujemy ją podsycać każdego dnia. Dobrze myślę?
rozpalać się. Dlatego Biblia mówi, że Pan Jezus chrzcić będzie Duchem Świętym i jeszcze czymś. Ogniem. Ten ogień może nas zapalać, rozpalać w nas miłość do Jezusa, miłość do Boga, byśmy byli zawsze pełni tej miłości. Wiecie, chodzi o to, żebyśmy byli Kościołem, który jest znany z tego, że nasza miłość nie ziębnie, ale rośnie z niedzieli na niedzielę. Dobrze myślę? O to chodzi? Co możemy robić, żeby nasza miłość rosła? O tym dzisiaj całe to nauczanie. I zanim tak naprawdę zacznę, ostatnio widziałem, że to chyba dobrze działa, że różnego rodzaju teksty próbuję przeczytać. I dzisiaj szczególny taki tekst także wybrałem. To jest deklaracja ludzi, którzy postanowili pójść za Bogiem, za Jezusem do końca. Pytanie brzmi dzisiaj do nas tak. Czy jesteś jednym z tych, którzy postanowili pójść z Bogiem do końca? Ta deklaracja brzmi tak. Jestem jednym z tych, którzy zdecydowanie postanowili iść do końca. Posiadam siłę Ducha Świętego, nie ma odwrotu. Wyrzekłem się przyjemności i komfortu życiowego. Jestem uczniem Jezusa Chrystusa, nie zabraknie mi sił. Nie zmniejszę tempa, nie zawrócę. Zawsze walczę z życiem niskiej jakości, próżnymi rozmowami, skąpością w dawaniu i niesprecyzowanymi celami, bo jestem jednym z tych, którzy postanowili iść do końca. Już nie potrzebuję chwały, nie interesuje mnie życiowa pozycja, już nie potrzebuję popularności. Jestem niezależny od akceptacji i szacunku, nie poszukuję i nie oczekuję pochwały od ludzi i nie szukam nagrody. Bo jestem jednym z tych, którzy zdecydowanie postanowili iść do końca. Dążę naprzód, moje spojrzenie jest zdecydowane, mój cel niebo. Idę wąską ścieżką, moja droga jest pełna trudności. Nie mam wielu współtowarzyszy podróży, ale mój przewodnik jest pewien i moja misja klarowna. Ktoś się z tym zgadza? Tylko dwie osoby? O, trochę więcej? Że na tej drodze wcale nie jest łatwo? Że nie ma wielu towarzyszy podróży? Że czasami jest naprawdę bardzo ciężko? Ale nasz przewodnik jest pewien. Przewodnik to Jezus Chrystus. Nie można mnie zmusić do odwrotu lub wprowadzić w błąd. Nie można mnie powstrzymać i nie będę się lękał, jeśli trzeba będzie umrzeć. Jest takie świadectwo, które opowiadają na Dalekim Wschodzie chrześcijanie. Chyba z Pakistanu, nie pamiętam dokładnie, może Afganistan, może Pakistan, gdzieś w tym rejonie świata, Dalekiego Wschodu. Pewien chrześcijanin podróżował i był tak spragniony, że postanowił pójść do pewnej wioski, która cała była niechrześcijańska. Ludzie tam byli wrogo nastawieni na chrześcijan. I postanowił, że jednak pójdzie tam i poprosi o wodę, chociaż groziło to utratą śmierci. Przepraszam, utratą życia, tak. Dziękuję. Utratą życia, czyli śmiercią. Wiecie, co ten chrześcijanin zrobił? Poszedł, a tam jego zabili. I chrześcijanie na Dalekim Wschodzie opowiadają to jako świadectwo, że nie poddał się, ale poszedł. Więc tu czytamy w tej deklaracji, nie będę się lękał, kiedy trzeba będzie nawet umrzeć. Jestem jednym z tych, którzy zdecydowanie postanowili iść do końca. I kiedy On przyjdzie zabrać swój lud, nie będzie Mu trudno rozpoznać mnie, dlatego że ja życie swoje poświęciłem temu, żeby być jednym z tych, którzy zdecydowanie postanowili iść do końca. Czy komuś się podoba ta deklaracja? Ważne jest, by nie tylko wypowiadać słowa, ale tak żyć. I dzisiaj pragnę, żebyśmy poszli dalej w tym temacie i żebyśmy mogli popatrzeć na pewne fragmenty Biblii, które o tym nam mówią. Pierwszy list Piotra, 1:6. Kapitalne słowo, niesamowite słowo, jakie napisał wierze ponad tniem Ducha Świętego Piotr. Piotr w 1 swojego listu i w 6 zapisał naprawdę niesamowite słowa. Napisał tak. 1 Piotra 1:6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami.
Kiedy patrzymy na ten werset, kiedy się przyglądamy temu słowu, to zadaję sobie pytanie, na co głównie zwracają się nasze oczy? Gdzie jest nasza skoncentrowana uwaga? Ja powiem, gdzie moja jest skoncentrowana uwaga. Różne doświadczenia. Różnorodne doświadczenia. To słowo w Grece ponoć można przetłumaczyć jako różnokolorowe, wielobarwne albo cała gama barw różnych trudnych i ciężkich doświadczeń. I Biblia mówi o tym, że my doświadczamy tych różnych trudnych sytuacji w naszym życiu, nazywamy je doświadczeniami, ale szósty werset zaczyna się bardzo ciekawymi słowami. Mówi tak, weselcie się z tego, że są doświadczenia. Czy to nie jest dziwne? Tak trochę nielogiczne. Jak to ja się mam cieszyć, weselić, kiedy są różnorodne doświadczenia? Kiedy jest ból, kiedy jest presja, kiedy jest ucisk, kiedy jest trudno, kiedy czasami jest ciemno. Biblia mówi w tym wersecie tak. Weselcie się z tego mimo. I nie chodzi o to, żeby pomimo wszystko, ale mimo tego, że teraz na krótko jesteśmy doświadczeniami tymi nawet zasmucani. Jest to ciekawe słowo, na krótko. Zwróćmy się do kogoś obok, powiedzmy na krótko. Twoje doświadczenia będą krótkie. I moje doświadczenia, powiedz komuś, będą krótkie. Czemu tak mogę powiedzieć? Ponieważ Biblia mówi, że te doświadczenia, chociaż nawet nas zasmucają, one są na krótko. Dobrze myślę? Kiedy jesteśmy w centrum doświadczenia, w centrum burzy, w centrum ognia, w trudnej sytuacji, w bólu, w chorobie, w ucisku, w doświadczeniach, w brakach, w długach, to nam się wydaje, że to jak jest krótko, czy długo, tak? Ale Bóg mówi, że z Bożej perspektywy, z perspektywy nieba, i apostoł Piotr o tym pisze, to nie jest długo, ale jak jest? Ktoś jest wdzięczny Bogu za to, że nasze doświadczenia są krótkie? One są krótkie, mimo że jesteśmy nawet nimi zasmucani, Biblia mówi, że one są krótkie. Po co są te doświadczenia? Następny werset nam mówi, ażeby próbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Pan Bóg ma cel w tych doświadczeniach, które w naszym życiu są krótko. Ażeby doświadczyć naszą wiarę, była wypróbowana. Wiecie, jest młoda wiara i wiara wypróbowana. Taka młoda wiara, początkowa wiara jest często pełna entuzjazmu i ona zaraz przychodzi wtedy, kiedy człowiek się nawraca. Ktoś doświadczał takiej wiary? Kiedy się nawracamy do Jezusa, to wydaje nam się, że ta nasza wiara może być tak silna, tak mocna, że często śmiało deklarujemy i ogłaszamy, o, ja pójdę za Bogiem wszędzie, tak jak Piotr mówi, ja nawet z tobą na śmierć, a tu jakaś dziewczynka, nastolatka chyba, o, chyba widziałam ciebie, ty masz taki galilejski akcent. A Piotr, nie znam tego człowieka. To jest młoda wiara. To jest ta wiara, która dużo mówi, ale nie jest jeszcze wypróbowana. I Bogu chodzi o to, wierzę, że pozwala na te różne, uwaga, krótkie, różnorakie doświadczenia, aby nasza wiara stała się mocna. To jest Boży cel. Komuś się to podoba? Nie wszystkim musi to podobać, ale Bóg tak to zrobił, tak zaplanował. Jeszcze jedno miejsce z tego samego listu. Apostoł Piotr zaczyna takim słowem i kończy takim słowem, więc w ostatnim rozdziale, w piątym rozdziale pierwszego listu Piotra, w piątym rozdziale, w dziesiątym wersecie, prawie pod koniec listu czytamy znowu takie słowo. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Do czego Bóg nas powołał? Do wiecznej chwały. Teraz mam nadzieję, że podniesiemy ręce, że nam to się podoba. Tak? Wieczna chwała jest dla ciebie, Bożym planem, Bożym zamiarem. Halo, tam z tyłu, ktoś siedzi z przodu, wszyscy... Bóg przeznaczył nas do wiecznej chwały. Chwały, która jest wieczna, która się nigdy nie kończy. To jest Boży cel, to jest Boże przeznaczenie. Ale po drodze do tej chwały i zanim tam dotrzemy w całej pełni, tu Biblia mówi, że mamy co? Cierpienia. Ktoś lubi cierpienia, bo ja nie.
Ja raczej w naturalny sposób nie lubię cierpień. Wolę, żeby dzieci nigdy nie chorowały, żeby nie trzeba było iść nigdy do szpitala, żeby zawsze było wystarczająco pieniędzy, żeby zawsze nic człowieka nie bolało i żeby nigdy nie miał gorączki temperatury. Prawda? Że byłoby super. Żeby nigdy nie trzeba było iść do sądu. Żeby nigdy nie było żadnego cierpienia w naszym życiu, czy fizycznego, czy duchowego. Tego pragniemy. Tak jesteśmy stworzeni. Czyli innymi słowy, wzdychamy za życiem w chwale, w niebie, w Bożym Królestwie, z Bogiem. Ale Biblia mówi, że są cierpienia. Tego nie możemy się zaprzeć. Ale jakie są to cierpienia? Jest tu przymiotnik, który je opisuje. Jakie to są cierpienia? Popatrzmy tam. Jakie? Krótkotrwałe. Znowu ciekawa rzecz. My myślimy, że one są długotrwałe, a z Bożej perspektywy są jakie? Krótkie. Czy ja mogę tu kogoś prosić do pomocy? Jest, Maciej chętny. Dobrze, Maciej, chodź. Czy drugi Maciej też może przyjść? Chodź. Ja coś tutaj przygotowałem. Cierpienie? Nie będzie cierpienia, nie martwcie się. Dobrze, stańcie tutaj tak jeden po drugiej, jeden po drugiej stronie, drugi po drugiej stronie i zobaczcie, co tu mam. O, dokładnie. To jest nić ludzkiego życia. Dawaj. Jak najdalej możesz. Jak najdalej. Dobra. Czy dobrze widać? Chodźcie, wejdźcie wyżej, bo to będzie dobrze wszystkim widoczne. Dobrze. Okej, naprężcie, ale tak, żeby nic się jej nie stało. Ja tutaj coś jeszcze mam. Okej, każdy człowiek ma swój początek. Dobrze myślę? Kto ma nitkę? Kto ma, dobrze, szpulka, dobrze. Początek naszego życia to jest w momencie, kiedy się rodzimy. Dobrze myślę? Najważniejszy moment w naszym życiu to wtedy, kiedy się spotykamy Boga, nawracamy do Boga, oddajemy Jemu swoje życie. Nasze serce staje się czyste, piękne. Mówimy dzieciom białe. Tylko że między tym momentem, a zanim przejdziemy do nieba, czyli do wieczności, niebieski kolor niech obrazuje. Zanim przejdziemy do wieczności. Słuchajcie, to jeszcze dużo się tutaj może wydarzyć. Dobrze myślę? Mogą być co? Krótkotrwałe doświadczenia. Może tak? Krótkotrwałe cierpienia między naszym nawet nawróceniem a pójściem do nieba. Nie wiadomo skąd. A tak. Nie wiadomo skąd to przychodzi, ale wiecie, co Biblia mówi? Że to jest krótkie i się krótko kończy. Krótkie? Bardzo krótkie. Biblia mówi, krótkotrwałe cierpienia. My myślimy, że one są takie. O, przepraszam. Nie, sprzęt nie jest tak dobrze przygotowany. ale one naprawdę z Bożej perspektywy są o wiele krótsze. Teraz tak, my mówimy tak, no zaraz, ale to trwa już 7 dni, gorączka. Ale problem trwa już 7 miesięcy. To trwa już 7 lat. Z Bożej perspektywy krótkotrwałe. Dobrze myślę? Dlaczego? Trzymaj tutaj, trzymaj tu, ale szpulkę mi daj. Trzymaj. Ponieważ wieczność z Jezusem jest taka, że nigdy się nie kończy. Nigdy się nie kończy. Chcesz podtrzymać? Tylko tu palcem. Nigdy się, przepraszam, nie kończy. Wieczność z Jezusem nigdy się nie kończy. Tak jak mówiłem, nigdy się nie kończy. Będziemy żyć wiecznie w chwale, w zwycięstwie i możemy to rozwijać i zabrakłoby nam czasu nabożeństwa, żeby rozwinąć ją do końca, ale tak naprawdę nie jest to w sumie do końca odpowiedni przykład, bo wieczność trwa dłużej, bo wieczność nigdy się nie kończy. Nigdy się nie kończy. Więc Biblia mówi, te nasze krótkotrwałe cierpienia warto przeżyć jak? Weseląc się, radując się, widząc cel naszej wiary
i nie poddając się, ale całkowicie zaufać Bogu, że to jest bardzo krótki czas. Jeśli Bóg mówi, że coś jest krótko, to nigdy nie myśl, że jest długo. Amen. I teraz uwaga. Bóg jest Bogiem łaski i te krótkotrwałe cierpienia jest w stanie nas z nich uwolnić. To jest coś pięknego. Mimo tego, że nie wiadomo skąd jakiś następny atak, jakaś burza, Jezus jest w stanie od nas od tego uwolnić. Czy możecie złożyć się tutaj bardzo szybko? Tutaj usiąść i złożyć się teraz? Usiąść. Tak, po prostu usiąść. Ale namotaliśmy dzisiaj tutaj. Chcę, żebyśmy powrócili dalej do tego, co mówi Boże Słowo. Bo Boże Słowo mówi tak, że są to krótkotrwałe cierpienia, sam nas przysposobi do tej chwały, jaką przygotował dla nas. Ale jeszcze dalej. Zostawcie na razie spokojnie, usiądźcie spokojnie, tak. I teraz chciałbym jeszcze otworzyć jeszcze jedno miejsce. 2 Koryntian, 4 rozdział. I przejdziemy do bardzo ciekawego wersetu. 2 Koryntian, 4 rozdział. 2 Koryntian, 4 rozdział i wersety 16 i 17 jeszcze przeczytamy, a mówią one nam tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, czy wiecznej chwały. Znowu o tym samym pisze tylko inny autor Nowego Testamentu, Paweł. I Piotr i Paweł zgadzali się co do jednej rzeczy, że uciski, doświadczenia i cierpienia będą częścią naszego chrześcijańskiego życia. Częścią życia ucznia Jezusa Chrystusa. I zgadzali się co do jeszcze jednej rzeczy, że wszystkie te uciski, doświadczenia będą jakie? Króciutkie, krótkotrwałe. Tak trzeba na to patrzeć. Biblia mówi tutaj, nieznaczny jest to chwilowy ucisk. My myślimy, że znaczny, tak? Ale z Bożej perspektywy jest on nieznaczny i jest chwilowy. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg troszczy się o nas i nasze życie nie umyka Jemu spod Jego kontroli. Więc dobrze jest nie poddawać się mimo ucisków, mimo problemów, mimo doświadczeń, bo one są krótkotrwałe i iść naprzód. I zaczęliśmy o tym, by się nie poddawać, ale chcemy jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną część tego całego nauczania, które mówi, nie poddawaj się po pierwsze, ale idź naprzód. Tak? By iść naprzód, trzeba patrzeć naprzód. Apostoł Paweł w Filipian 3 rozdziale i od 13-14 wersetu mówi tak, ja zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co jest przede mną. Jak możemy patrzeć na to, co jest przed nami? Otóż potrzebujemy nasz wzrok mieć skierowany do przodu. Jeśli byśmy chcieli jechać samochodem, patrząc cały czas w lusterka tylne, wsteczne, nie bylibyśmy w stanie dobrze jechać do przodu. Dobrze myślę? Więc z przeszłości uczymy się na błędach i doświadczeniach, ale głównie patrzymy przez dużą szybę do przodu jadąc samochodem. Są tu jacyś kierowcy? O, wielu. Jest pewne niebezpieczeństwo, od którego moja żona bardzo często mnie powstrzymuje. Niebezpieczeństwo polega na tym, że czasami są interesujący ludzie z tyłu, z którymi prowadzimy rozmowę. Albo jakieś rzeczy, które są gdzieś z tyłu, na które chcemy się skoncentrować. I jedziemy samochodem, wiecie, 1, 2, 4, bo 3 nie ma, 5. I nie wiadomo, kiedy człowiek się odwraca, a moja żona mówi, patrz do przodu, a ja mówię, o, dobrze. Ktoś miał takie doświadczenia, czy to tylko ja? Więc najgorszą rzeczą jest, kiedy odwracamy się do tyłu i tam zostajemy. Coś przyniosłem jeszcze tutaj, żeby coś jeszcze pokazać. Takie proste doświadczenie. Myślę, że każdy z nas to robił. Na czym polega to doświadczenie? Polega na tym, żeby utrzymać taki kij, to trzeba... Co trzeba? Patrzeć się do przodu, patrzeć się na niego i wtedy nam wszystko się udaje. Co by się stało, jeśli byśmy chcieli z takim kijem odwracać się do tyłu i nie patrzeć do przodu, tak? Dlatego Biblia mówi, patrząc na Jezusa,
patrząc do przodu, nie poddawajmy się, idźmy naprzód. Ewangelia według świętego Łukasza, 9 rozdział, 62 werset mówi tak. Każdy, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Niebios. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak? Jest tak napisane? Więc dzisiaj wierzę, że Bóg kieruje nas takie słowo. Nie poddawaj się, ale idź naprzód. Idąc naprzód potrzebujesz patrzeć do przodu, potrzebujesz patrzeć naprzód. Jest taka historia w Starym Testamencie o pewnym człowieku, który miał na imię Lot, a jego żona miała na imię żona Lota. Tak ją zapamiętaliśmy. Nawet nie znamy dokładnie jej imienia. I Pan Bóg powiedział do Lota i do jego żony i do dwóch córek, nie odwracajcie się wstecz, by popatrzeć na to, co zostawiacie za sobą, bo tam jest Gomora i Sodoma i zniszczę te miasta i wszystko, co tam w nich jest. Ale żona Lota z jakiegoś względu, ciekawe z jakiego względu, postanowiła jednak nie posłuchać Boga i poddać się, żeby jednak popatrzeć wstecz. Ile to ją kosztowało? Stała się słupem soli, Biblia mówi. Nie poddawaj się. Idź naprzód. Patrz cały czas do przodu. Patrz na Jezusa. Nie poddawaj się dla Jezusa. Jezus Chrystus nigdy się nie poddał. Na samym początku nauczania tej serii mówiliśmy o takiej historii z 14 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy to apostoła Pawła w pewnym mieście ukamienowano i wywleczono go za miasto, sądząc, że umarł. Ale Biblia mówi coś o ludziach, którzy byli uczniami Jezusa w tamtym mieście. Przyszli, Biblia mówi, obstąpili go. I kiedy go obstąpili, apostoł Paweł, który był ukamienowany, czyli wiele miał siniaków i wyglądał, że nie oddycha, że jego serce nie pracuje. Biblia mówi, wstał, otrzepał się i poszedł z nimi dalej. I to się działo podczas jego albo pierwszej, albo drugiej podróży misyjnej. Chyba pierwszej. A miał jeszcze trzy, jeszcze podróż do Rzymu dalej. Co to znaczy? Nie poddał się, ale szedł naprzód. Wiecie, jeśli nawet ktoś z nas będzie przechodził wielkie uciski, nawet kamienowania, one są krótkotrwałe. Może ktoś nie rzuca w ciebie fizycznymi kamieniami, ale tak się czujesz, że ludzie swoimi słowami, swoją postawą, swoim zachowaniem, tak jakby ciebie kamienowali. Ale chcę ci powiedzieć, nie poddawaj się, ale idź naprzód. Patrz naprzód. Niech twój wzrok będzie skierowany na przewodnika, na Jezusa. Pytanie jest takie, czy jesteś jednym z tych, którzy postanowili iść za Jezusem do końca. Jest jeszcze jedna historia, która mi się przypomina. W Nowym Testamencie Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, to jest opisane w 15 rozdziale, opowiadał o dobrym pasterzu, który idzie, zostawia 99 owiec i szuka jednej. Ktoś pamięta? I tam jest bardzo ciekawie napisane, że szuka tej jednej jak długo, aż znajdzie. Po ilu minutach ją znalazł? Może po pięciu? A może po pięciu godzinach. Może patrzył pod jednym krzakiem, w jednej dolinie i w następnej dolinie i pod następnym drzewem i w innych cierniach i po pięciu godzinach jej nie było. I może szukał następną godzinę, szóstą i siódmą i może w końcu szukał całą noc i dopiero zmęczony nad ranem, Biblia mówi, że nie wrócił do owczarni, aż ją nie odnalazł. Co to jest? Pasterz nasz, Jezus Chrystus, nie poddaje się, ale idzie naprzód, ażeby znaleźć każdą zgubioną owcę. Czy to nie jest wspaniały obraz? I teraz my powinniśmy być, wierzę głęboko, naśladowcami Jezusa, aby nie poddawać się w szukaniu innych ludzi, ażeby przyprowadzić do Jezusa. Ale iść naprzód. Cały czas patrzeć, gdzie są ludzie, którzy potrzebują Bożej pomocy, Bożego namaszczenia, Bożego działania, potrzebują Jezusa, potrzebują Bożej pomocy. Jeśli modlisz się o kogoś już 10 lat, módl się dalej. Nie poddawaj się. Jeśli modlisz się o swoje uzdrowienie, nie wiem, może nawet 20 lat, bo lekarze powiedzieli, nie ma lekarstwa na tą chorobę, to ja ci mówię dzisiaj, nie poddawaj się, ale idź naprzód.
naprzód za Jezusem, bo Jezus może uzdrowić z każdej choroby. Jeśli mówisz, takie doświadczenie, jakie ja miałem w domu, jakie ja miałem w moim życiu, nigdy nie chcę wracać do mojego domu rodzinnego, by tam głosić Ewangelię moim bliskim, rodzinie, bo mnie zranili, bo źle ze mną postąpili, to ja ci mówię dzisiaj, nie poddawaj się, idź naprzód. Nie poddawaj się, idź naprzód. Bóg da ci siłę, by przebaczyć, by błogosławić, by pomóc. Więc idź naprzód z miłością. Idź naprzód z Bożą łaską. Idź naprzód z Bożą zachętą, zachęcając. Obficie zachęcając, obficie kochając i z misją. I chciałbym, byśmy mogli powstać i będziemy się modlić. I kiedy będziemy się modlić, to chcę zachęcić nas, byśmy pomyśleli o tym, jak to wygląda nasze życie. Boże Słowo mówi, że kiedy przychodzą te różnorakie, różnorodne doświadczenia, to one są chwilowe. One są chwilowe. One nie trwają długo, ale trwają tylko chwilę. Z Bożej perspektywy są nieznaczne, są krótkotrwałe. Biblia też mówi, czytaliśmy tam, że gdy trzeba, czasami trzeba, czasami Bóg tak prowadzi nas. One sprawiają, że nasza wiara jest wzmacniana i celem jest niebo z Jezusem na wieki wieków, celem jest życie w wiecznej chwale. Może właśnie stanąłeś przed jakąś ścianą. Mówisz, nie wiem, co zrobić. Nie poddawaj się, idź naprzód. Mówisz, gdzie? Ściana. Bóg jest w stanie uczynić drzwi w ścianie. Może stajesz przed jakimś innym problemem w swojej rodzinie, w doświadczeniach, w cierpieniach. Może przechodzisz przez ucisk. Ja tobie mówię, nie poddawaj się. W imię Jezusa nie poddawaj się, ale idź naprzód za Jezusem. Może mdlejesz, słabniesz. Nie poddawaj się, idź naprzód. Może nawet upadasz. Ale mówiliśmy o tym tydzień temu i dwa tygodnie temu, że sprawiedliwie nawet 7 razy upadnie, ale znowu się podnosi. Podnieś się i idź do przodu. Zachęcam, byśmy mogli skłonić nasze głowy, zamknąć nasze oczy i przez chwilę skoncentrować się na osobie Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nie zrezygnował z krzyża. Pan Jezus nie zrezygnował z nas, aby nas zbawić. Przelał swoją świętą krew i umarł za nas, cierpiał za nas. Jeśli ktokolwiek dzisiaj tutaj jest i nigdy swojej wiary w Jezusa nie wyznałeś tak otwarcie, nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, swojego życia, teraz kiedy wszyscy mamy skłonione głowy i zamknięte oczy, jeśli pragniesz swoje serce Jezusowi dzisiaj powierzyć, oddać Jemu swoje życie, tam gdzie stoisz możesz podnieść swoją rękę na znak tego, że chcesz takiej modlitwy, że prosisz Jezusa, aby Ciebie zbawił, przebaczył Twoje grzechy. Jeśli mówisz, pastorze, zawrzyj mi teraz modlitwie o zbawienie i przebaczenie moich grzechów, to tam, gdzie stoisz, podnieś swoją rękę i będziemy się modlić. Będziemy się modlić wszyscy razem, taką prostą modlitwę jako cały Kościół. Pomódlmy się tak. Wszechmogący Boże, dziękuję za Pana Jezusa, który umarł za moje grzechy, aby mnie zbawić. Panie Jezu, wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Przebacz moje grzechy. Oddaję Tobie moje serce. Oddaję Tobie moje życie. Chcę żyć dla Ciebie. Amen. Ale jeszcze jedno wezwanie. Może już oddałeś życie Jezusowi. Poszedłeś za Nim, ale przychodzą w tym alfabecie między A a Z. Między narodzeniem się a niebem, a przejściem do wieczności. Te trudne sytuacje, te uciski, te cierpienia. I mówisz, one są tak ciężkie, że nie wiem, czy wytrzymam. Nie wiem, co zrobić, to Bóg kieruje do Ciebie słowo, nie poddawaj się, idź naprzód. I jeśli chcesz podjąć taką decyzję dzisiaj przed Bogiem w swoim sercu i mówisz, Boże, ja chcę być jednym z tych, którzy postanowili nie poddać się, ale iść za Bogiem do końca. Jeśli tak uczyniłeś tą teraz decyzję, albo kiedykolwiek w swoim życiu, tam gdzie stoisz, zachęcam Ciebie, podnieś swoją rękę przed Bogiem teraz, jako poświadczenie tego, że chcesz być jednym z tych, którzy zdecydowanie postanowili i z Jezusem do końca. I z Jezusem na 100%, na zawsze. Panie, my błogosławimy dzisiaj Ciebie. I dziękujemy za każdą osobę, która podnosi teraz swoją rękę. I modlimy się, Duchu Święty, abyś dał nam Twoje szczególne namaszczenie. Abyś dał nam swoją łaskę. Abyśmy byli ludźmi, którzy nie poddają się żadnym presjom otoczenia. Nie poddają się żadnym doświadczeniom, bo chcemy pamiętać, że są krótkotrwałe. Że się zmieniają. Że sytuacja się zmieni, że są nieznaczne. Panie, nie chcemy się niczemu poddać i nikomu poddać. Panie Jezu, tylko Tobie.
I modlimy się o to, byś przez swojego Ducha Świętego wzmocnił naszą wiarę, aby była wypróbowaną wiarą. A kiedy przyjdą, Panie, pokusy, kiedy przyjdzie zniechęcenie, kiedy przyjdzie zasmucenie, choroby, doświadczenia, ucisk, cierpienia, nawet śmierć. Panie Jezu, byśmy nigdy się Ciebie nie zaparli, ale byśmy z Tobą postanowili iść do samego końca. Modlimy się o to dla każdego z nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zaśpiewamy pieśń chwały, uwielbienia. Jeśli ktoś pragnie modlitwy, aby się o niego indywidualnie jeszcze pomodlić, możesz wyjść do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. A wspólnie razem uwielbimy Jezusa. I nie poddawajmy się, ale idźmy naprzód, patrząc na Jezusa.